poniósł cenę na krzyżu, który poszedł tam, w Twoje miejsce. W Twoje miejsce Chrystus poszedł na krzyż, żebyś Ty nie musiał umierać, żebyś miał życie wieczne. Ja chcę, żebyś sobie zadał to pytanie, czy Ty realnie znasz Chrystusa, czy znasz Jego osobę, czy znasz, zastanów się, czy Ty znasz Jego osobę. Jeżeli nie, to zbadaj Jego osobę, przyjdź się do domu i rozważ to w swoim sercu, czy Ty realnie się z Nim spotkałeś, czy to jest tylko religia i teologia. Odpowiedz sobie na to pytanie dzisiaj. Przyjaciele, jeżeli chcecie, to możecie tutaj przyjść do nas. Będziemy się modlić o Twoje uzdrowienie. Jeżeli masz jakiś problem z jakąkolwiek chorobą, to masz przyjść tutaj do nas. Położymy swoje święte ręce i zostaniesz uzdrowiony. Zostaniesz wyswobodzony. Wszelka kara, wszelka niemoc padła na Jezusa. Wszelka choroba, która jest w Twoim ciele, jest nielegalnie. Nie musisz żyć życiem pozbawionym Chrystusa. Możesz żyć zupełnie nowym życiem. Nie musisz ćpać, nie musisz chlać, nie musisz uprawiać prostytucji, nie musisz być człowiekiem uzależnionym, nie musisz mieć depresji. To wszystko wziął Chrystus na krzyż Golgoty, żebyś mógł być wolnym człowiekiem. Przyjaciele, zawołajcie dzisiaj do Niego i wzywamy Was, żebyście się pojednali z Bogiem. Dziś jest ta Twoja szansa, dziś jesteśmy tutaj, ponieważ my doświadczyliśmy tego Boga, my doświadczyliśmy Chrystusa, który stał się Bogiem, stał się człowiekiem. On przyszedł tutaj na tę ziemię. Pytanie jest do Ciebie, czy Ty Go znasz? Czy Ty Go znasz? Odpowiedz sobie na to pytanie, czy Ty znasz Jezusa? Czy Ty znasz, czy się z Nim pojednałeś? To są takie ważne pytania, na które człowiek potrzebuje sobie odpowiedzieć. Żebyś sobie odpowiedział dzisiaj na to pytanie, czy Ty znasz Chrystusa, czy Ty Go znasz? Czy masz pewność tego, że po śmierci pójdziesz do nieba? To są proste rzeczy, ale ważne, żebyś Ty sobie odpowiedział na te rzeczy. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, to jeszcze dzisiaj przyjdź do Niego i powiedz do Niego, że chcesz, aby On stał się realnym Twoim Królem i Zbawcą. Ja tak zrobiłem i dlatego tutaj głosimy Wam to, że On, Chrystus, jest realnym Bogiem. Znajdziecie nas, przyjaciele, nazywamy się Kościół Mocy. W każdą niedzielę o godzinie 10 na ulicy Dzierżoniowskiej w Warszawie spotykamy się, żeby wielbić Boga, żeby uzdrawiać ludzi. Jeżeli chcesz, to przyjedź do nas, zapraszamy Cię.